Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Skyro, a to jest nowa wiadomość, dostaliśmy od, że Nintendo zaczyna swój Sapphire. W każdym razie jest to gra Game Dev Tycoon, nie pamiętam numer, ale kolejna. Także, jak widzicie, kasa nam upływa, także nie jest zbyt dobrze. Zaczynamy trochę tracić, ale zrobimy jedną rzecz, zapiszemy sobie... Tutaj, nie, co ja gadam. Zatrudnimy sobie jeszcze jednego pracownika. Znajdź stanowisko i damy sobie za 100K. I teraz potrzebujemy kogoś z... Pierwszy był demo. Później były algorytmy, teraz bierzemy kogoś z portfolio. Ok, także jedziemy sobie. Tutaj zatrudnimy nowego pracownika. Ja mam nadzieję teraz zacząć... Pierwszą grę dużego pokroju, powiedzmy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Teraz tak, mamy szybkość. Patrzymy po szybkości. Który z nich... Ja biorę tego. Paul Red. Ok. Bierzemy sobie go na szkolenie. Wdrażanie nowego personelu. I tutaj damy raport o grze. Ok. Super. Zarobiliśmy mniej więcej milion kasy. I tutaj oni niech sobie wszyscy zaczną zlecenie i będziemy lecieć po zlecenia. Tamten gościu się wdraża. Play System. Stworzyliśmy dwie gry, które w sumie zarobiły prawie 1 milion. Jak na branżę gier bardzo mało. Znaczy jak na naszą firmę to dość dobrze. Pół miliona za sztukę. Ok, tutaj mamy, że detektyw Izak, gra została, zostały po prostu wyniki badań pokazane i okazało się, że opowieści zadania to bardzo ważny czynnik w grze. No spoko. Ok, dzisiaj debiutuje nowa konsola od Nintendo. Świetna robota, 35K. Ok, kolejne zlecenie. Jedziemy. Musimy po prostu robić zlecenia, żeby ten nowy typo, który do nas dołączył, się przyzwyczaił do pracy z nami. Super. Kolejne 60K. Bierzemy następne zlecenie. On jest grafikiem. Tutaj mamy gościa od wszystkiego i mamy jedną papkę od programowania. Także jest dobrze. Ok, znajdź zlecenie. Kolejne zlecenie. Zbieramy oczywiście punkty. Niedługo sobie ulepszymy silnik. Niedługo, jak tylko uda nam się jakąś poważną grę zrobić. Znajdź zlecenie. Ostatnie zlecenie nasze. Nie damy rady tego chyba zrobić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wyślij go na urlop. Tak, raczej chociaż... Jest, udało nam się. 70K. Ok. Ten ziomuś wróci z urlopu i spróbujemy sobie zrobić pierwszą wydaną przez nas grę. Na średnią grę, o tak powiem. Wyślij na urlop, ona przyjdzie z urlopu i robimy. Jeszcze tylko sprawdzę. Historia gier. Detektyw RPG. Dobra, no to teraz sobie spróbujemy zrobić casuala. Tylko teraz nie zjedmy. Taką mam nadzieję. Ok, bierzemy średni, wybieramy sobie gatunek casual i sprawdzimy sobie, gdzie to jest. Mbox nie jest zbyt dobry, to znaczy Xbox, ale Mbox tutaj pisze. Dobry jest pod Play System 2, więc weźmiemy sobie ten. Ok, co by tu zrobić? Rytm, wampiry, post-apo. Wojna nie jest zbyt dobra do casuali. Życie to jest dobre tylko. Życie nie. Życie superbohaterowi nie. Muzyka to dobra, zobaczymy. Zrobimy sobie muzykę. Jeszcze tylko sprawdzę Play System. Młodzi
Wszyscy jest lepiej, więc zostawimy sobie na wszystkich. I teraz muzyka. Muzyka. Dobra, damy dla. Czekaj, czekaj. Muzyka. Casual. Ah, fuck. I play system. Czy ja mam play system? Tutaj wszystko. Damy młodych. Żeby po prostu ten. Ucieknie nam jeden plus, bo. Bo to nie będzie zbyt dobre. Ale wpiszmy sobie. Czy ty to słyszysz? Znak zapytania. Gra się będzie nazywać, czy ty to słyszysz. Ok, mam nadzieję, że zarobi kokosy. Bo jasny gwint, potrzebuje hajsu. Tutaj prawie. Tutaj. Tryb dla wielu graczy musimy sobie uciąć, reszta może zostać. Więc tak. Jako, że rozgrywkę chcę ja robić, opowieści i zadania, powiedzmy, że wezmę tutaj wszystko. Troszkę tutaj i trochę tutaj. Ok. Następne dwa te pójdą. Damy sobie demo i czasopisma i zobaczymy. Następne dwa etapy tworzenia gier zrobimy sobie. Ok. Dźwięk czy silnik? No oczywiście, że dźwięk. Następne dwa etapy podzielą się na trzech pracowników, których my mamy, więc nie powinno być aż taka tragedia. Branża się ze mną zgadza, że dźwięk jest dobry dla casuali. Nie mylić z tym, że to jest dla muzycznej, no bo jakby było tylko muzycznej, no to byśmy cisnęli tylko po dźwięku, a tak to nie. Okej. Sztuczna inteligencja to kogoś z technologią trzeba dać. Dialogi. Tutaj design to do projektu, a tutaj dialogi. A, dialogi powinny być kogoś z designem, żeby po prostu dobrze to zaprojektować. No bo design to znaczy mniej więcej projekt. Ok, rozgłos idzie jak najlepiej. Stówkę designu mamy, troszkę gorzej z technologią, no ale przy casualach to tak jest. Ok, projekt świata. Nie potrzebujemy otwartego światu. Cykl dnia i nocy też tak średnio. Ok. Tutaj resztę wszystko pójdzie w miarę dobrze. O. I czyli projekt świata. Tak, projekt świata jest dobry. I teraz zrobimy sobie tak, że ten będzie weźmie to. Dźwięki weźmie ten typo. Paul. Filip. Paul i Jenna. Czyli wszystko jest, ok. Ok, bardzo fajnie. Dobra, jak uda się tę grę dobrze zrobić. Ja mam nadzieję tylko, że to dobrze pójdzie, bo potrzebujemy hajsu, żeby zacząć. Ok, zostanie wycofany test 64, także. Usuwamy błędy, troszkę jeszcze punktów nam doskoczy i klikamy za fuck sake. Widzicie? Błąd. I będę musiał patch do tego zrobić. No niestety. Ok, wydaj grę. I czekamy na te słodkie recenzje. Mam nadzieję, że będzie powyżej 6. Jest! 6,25. Jak dobrze popatrzę, tylko sprawdźmy. Co ja klikam? Ok, stwórz raport o grze. I 6,25. Naprawdę niezłe. Podoba mi się. Także. O, sorry. Ok. Ja wam powiem, że nawet nieźle gra się sprzedaje. Małe stanowisko, żebyśmy nie musieli. Dużo po prostu bulić, ale widzicie, ile zarobiliśmy? Już się zwróciło nam. Ok. Wydawanie takich gier bez pomocy wydawcy jest do. Nie. Co? Wydawanie takich
gier bez pomocy wydawcy jest dobrym pomysłem, ale najpierw musisz mieć przynajmniej 100 tysięcy fanów. Wydawca może nas... Tak. Czyli okej. Jak dostaniemy fanów 100 tysięcy, to będzie dużo wyższy zysk, a tak to będziemy się trzymać na tej niższej półce. Najgorsze jest to, że nie wiem, jak przyspieszyć tą ilość fanów, a potrzebujemy... Okej, nasz event poszedł dobrze, G3 jak najlepiej. Czy co? Mamy doświadczenie w zakresie biznesu. Uważam, że powinniśmy zwiększyć ochronę w naszym biurze. Okej, dobra. Natychmiast się tym zajmie i będziemy mieli lepszą ochronę. Nie wiem, czy to zmieni nasze biuro, czy nie, ale my sobie zrobimy nową grę. Tym razem wybierzemy sobie po konsoli akcja. Okej. Wydaliśmy worek pieniędzy. I to taki spory worek pieniędzy. Mbox wszyscy. Okej. Wszyscy średnie Mbox akcja. Okej. Akcja. I teraz wybierzmy sobie wampiry. Wampiry mają świetne połączenie, ale wampiry są bardziej dla dorosłych. Czy Mbox... Gdzie jest Mbox? Mbox jest słaby dla dorosłych. Dobra, spróbujmy. Będzie to akcja wampiry. Nazwiemy to... kurde, nie mam pomysłu. Mam nadzieję, że już tego nie robiłem. Wlad. Wlad. Wampiryk. Wampiryk. Ok. Jedziemy sobie z grafiką V3. I po prostu tłuczemy. Jako, że chcemy po prostu utrzymać ten przepływ gotówki, więc będziemy potrzebowali opowieści i zadania. Potrzebujemy deczko więcej. Ok. Rozrywka. Fuck. Ok. Opowieści i zadania troszeczkę. Tutaj rozrywkę coś utniemy. Większa satysfakcja? Nie. Samouczek w grze. Mam nadzieję, że pójdzie dobrze. Ok, resztę zostawiamy, bo już jest dobrze. Mamy prawie 200 tysięcy egzemplarzy sprzedanych. Jest nieźle, jest nieźle. Trzymamy się mniej więcej tych takich dobrych progów. I jeszcze marketing. Trzeba nie zapominać, że potrzebujemy, żeby ludzie słyszeli o naszym produkcie. A jak będą słyszeć, to będą kupować. Także... kolejna rzecz, nie potrzebujemy drzewka dialogowego w przygodzie. Ok, zostawmy to tak jak było. Także, o, nasz gość musi iść na urlop. Żebyśmy po prostu, wszyscy ludzie byli zapaleni do roboty, żeby po prostu robili to tyle ile mogli. Także, grafika na full. Bo to jest akcja, musi być ładna. I teraz to do połowy. I teraz sprawdźmy. Cykl. Weźmy sobie otwarty świat. Bez cyklu dnia. A reszta pójdzie. Troszkę będę musiał to zmienić, bo przy następnym etapie... 2 miliony zarobione. Na pewno będzie więcej, jak będziemy już mieli 100 kafanów. Na pewno będziemy musieli niedługo zaczynać robić lepsze reklamy, bo reklamy to reklamy. Musimy jakoś je, jakby to powiedzieć, no, starać się robić jak najlepiej. Design będzie dobry, technologia wow. I teraz poczekamy, aż błędy nam się skończą. Czekamy jeszcze chwilę i ok. I teraz puszczamy. Czekałem, żeby po prostu nie wyskoczył żaden błąd. Mamy dobre zarządzanie,
Wszystko, reszta jest w miarę w porządku. Pracownicy dostają podwyżkę. Fuck my life. Ok, mogą przejść specjalistyczne. Tutaj. Mamy 192 badania. Mogą przejść specjalistyczne szkolenia. O. Teraz my robimy sobie badania. I teraz weźmiemy tak. Niedźwięk przestrzenny, lepszą grafikę. Ty stwórz raport o grze, a ty wymyśl nowy temat. Komedia jest dobra na casuale, jako że nie poszło to zbyt dobrze. Okej, dobra. No, domyślałem się, że to może tak pójść, no ale nie chciałem gadać głupoty, więc niestety. Ewolucja. Okej. Ona sobie wynajdzie ewolucję. Teraz po prostu wszystkie punkty przekonwertowujemy na nowe tematy. Potrzebujemy czegoś nowego. Ta gra nam nie zarobi tego. Nie zarobi nam kasy. Fuck. Chyba będziemy musieli wziąć... Chociaż gra się dobrze trzyma. Potrzebujemy nowego tego. Najlepiej będzie teraz wydawcę znaleźć. O, i to będzie dobre. Znajdźmy sobie wydawcę. Jeszcze chwileczkę tylko. Ja sobie coś zobaczę. Ok, znajdźmy sobie wydawcę. Wydawca, nie mam licencji. Nie mam licencji. I dowolna platforma. Deep Platinum. Silver, ten. Deep Silver, czy jak to tam się nazywa. Ok, mamy średni rozmiar gry, bardzo niski wymagania są. Tantiemy, ok. Dowolny temat i symulacja, to jest bardzo dobra propozycja. To jest bardzo dobra propozycja. Co idzie dobre pod symulację? Wojna? Wojna. Ok, wybieramy platformę. Symulacja. Weźmy jednak Play System. Weźmy sobie nasz silnik. I wojna nigdy się nie zmienia. Damy sobie wykrzykniki i jedziemy z tym koksem. Weźmy sobie grafikę. Będziemy musieli niedługo silnik nowy zrobić z tego powodu, że technologia idzie do przodu. No i potrzebujemy tego. Czy ja to potrzebuję? Ja potrzebuję to na fulla, to prawie, a to na środek. Ok, wszystko. Super. Ja się cieszę. Teraz tak, od razu sobie damy marketing. Marketing pójdzie, tutaj gość nam nie ma weny do pracy, więc wysyłamy go na urlop. Super. Mały rozgłos, ja się cieszę, bo nie będziemy mieli takich problemów. Tutaj damy sobie na 2 i tutaj na 3. Drzewko dialogowe. Za dużo. Chyba, że lepsze dialogi. Nie. Weźmy sobie tak i dajmy sobie tak o. I to będzie dobre. Sorry. Popijam sobie, żeby po prostu móc dobrze, żeby móc nawijać cały czas, bo jednak jak się dużo gada, to trochę się gardło wysusza, no i niestety. Także, weźmy sobie cykl dnia, projekt świata. Nie, to cykl dnia wyrzucimy, bo niestety nie będziemy mogli. A tutaj wszystko tak jak w poprzednim, to jest ok. Dobra, 2 miesiące, Dreamvest zostanie wycofany ze sprzedaży. Mamy dość duży rozgłos. Prawie 2 miliony zarobił nasza poprzednia gra. Mam nadzieję, że tylko fani nam podejdą prawie pod 100k.
bo bez tego nie możemy najwidoczniej robić dużych projektów. Także. Błędy lecą. W dół oczywiście. Nikt nic nie sadzi. Ok, jeszcze kilka przeleci. Trochę do technologii i design. I ok, jesteśmy czyści. Dobra, teraz co dalej? Powiedzmy, że weźmiemy sobie... Przyspieszymy to. Po pierwsze, fuck. Kolejne poziomy lecą ludziom, a ja nie mam za bardzo z czego płacić. Wirtualna ekonomia. O, to jest fajny ten. Weźmy sobie teraz badania i wszyscy wy robicie nowe tematy. Jedna gra na Dreamvesta zrobiona i powiem szczerze, wilkołaki. To jest dobry temat. Więcej jak 4, więc nie dostaniemy kary. To jestem 100% pewny. Weźmy sobie kolejny nowy temat. Weź, te gry mi nie podchodzą ostatnio. Weźmy sobie piraci. Oni wszyscy zrobią kolejne tematy i polecimy. Ale powiem, że sprzedaż idzie dość dobrze. Dobra. Dali nam niskie wymagania, dzięki temu nie ponosimy kary, a mimo to będziemy zarabiać i to tak, powiedzmy, że w miarę sensownie. Wkurza mnie to, bo potrzebuję... Gamelink zostanie wyprzedany. O, milion egzemplarzy się sprzedało prawie. Potrzebujemy jeszcze jednej gry, która nie zawali i będziemy mieli chyba powyżej 100 000. Ok, znajdźmy sobie wydawcę. I teraz poszukajmy coś, co będzie miało małe te. Piątka jest najmniejsza. Tak, piątka jest najmniejsza. Rytm i casualowa. Tylko... zróbmy tak, badania nie. Stwórzmy. Gdzie to jest? Stwórzmy nową grę i sprawdźmy platformę. Mbox nienawidzi casuali. Do cholery jasnej, co oni sobie myślą. Ok, stwórz nową grę. Nie, znajdź wydawcę. Wynik 7, wynik 5. Nie mam dzikiego zachodu. Dziki zachód i strategia. Przecież to będzie klęska. Dobra, nic. Zrobimy sobie mały tytuł. Stwórz grę. Mała. Weźmy sobie... Sprawdźmy, co mamy. Co ostatnio odblokowaliśmy? Komedię. Weźmy sobie komedię. Weźmy sobie... Co by tu sobie wziąć? Casual. Świetne połączenie. Weźmy sobie Play System 2 i weźmy sobie to. Czy reszta... Kabarety, ok. Bierzemy sobie i... Jako, że tamta gra jeszcze leci, więc nie musimy się aż tak przejmować. Ale tutaj sobie damy do dołu i weźmiemy, wyrzucimy tryb dla wielu graczy. Bo niestety nie dajemy gwarancji. Ok. Od razu dajemy sobie marketing, dema i czasopisma. Raczej dużo to nie zarobi. Woda bardzo dobra. Ok, tutaj jest dobrze, tutaj więcej, a tutaj prawie nic. O, tak odamy. Troszeczkę podwyższymy i jedziemy z tym koksem. Dzisiaj debiutuje konsola PPS. Fajnie. Poprzednia gra sprzedała się w milionie sztuk, z czego zarobiliśmy całe guzio. Tutaj projekt świata, cykl codzienny, to niestety nie damy.
Podstawowe dźwięki. Okej. Dobra. Niedługo będę musiał popracować nad dźwiękami, nad wszystkim tak naprawdę. Nad wszystkim będzie trzeba po. A, dobra. Gameblink. Okazuje się, że zarobiliśmy w sumie na 9 grach 14,7 miliona pieniędzy, powiedzmy. Nie wiem, co tu za waluta jest. Fuck! Mam nadzieję, że tutaj fani podskoczą, no bo jednak potrzebujemy. Projekt badawczy. Drzewko umiejętności i prerenderowane scenki przerywnikowe. Słusz raport o grze. War is never change. Niezłe noty. Stwórz raport o grze. Okej. Ty stworzysz nowy. Nie nowy temat. Gra multiplatformowa. To by mogło się opłacać. Tylko żebyśmy mieli odpowiednią ilość fanów. Dobra, wynajdźmy sobie multiplatformowość. Okej, milion zarobione na tamtym. To jest średnio, szczerze powiem. Sztuki walki, Dziki Zachód. Okej, weźmy sobie, wynajdźmy Dziki Zachód. Pierwsze 20 tysięcy. Coś 100 fan, ten, 200 fanów nam przybyło każdego miesiąca, także no nie jest to najlepszy wynik. Okej, weźmy sobie wyślij na urlop i okej, dobra. Skończyliśmy sobie na Ani Mru Mru Kabaret, więc ja się będę z wami żegnał, jako że filmik już trwa około 30 minut. Mam nadzieję, że dużo nie powycinam. Także, jeżeli wam się podobało, wciśnijcie tego lajka. Jeżeli chcecie, to subskrybujcie, komentujcie, łapki w dół, łapki w górę i widzimy się w następnym odcinku. Jak widzicie, ponad 500 000, jest dobrze. Do zobaczenia i trzymajcie się. Na razie.